A kurwa, chuje mi się z nagrody. A zgadnij kto? A właśnie, gdzie jest Majer? Brawo! Meksykano jest! Nie rugaj się, cholero, bo nie puszczę tego! Meksykano! Co? O Jezus, ale ja nagrywam, słuchaj! Siemano Meksykano TV z tej strony! No dobra, no tak teraz Pawła ze zwolenia, tak? Pozdrawiamy Pawła ze zwolenia? Pozdrawiamy. Tylko się nie... Dobra, ja powiem inaczej. Artur W, bo to będzie na tym, na tapecie. Artur W z Radomia. Pozdrawiam w ogóle cały Radom, słuchajcie. Dzisiaj i to za jakieś godzinę. Tylko ole będzie, bo ten się mi zaczął rugać tutaj, nie wiadomo po co i na co. No, dobra, trzymaj się zdrowo, hejka. Koniec zamknięte. O, ładnie, ładnie. Opowiedz mi ty trochę lepiej o tym, o tej całym zajściu. O co chodziło z tym, z psem i dlaczego cię zatrzymali, bo to ludzie się chcą dowiedzieć. Ja napisałem list. Ty nie palisz, ty palisz. Nie. Ale ogień masz, nie? Bo ja nie mam ognia. No. Jest, jest, widzę. Hula ona? Hula. Daj, to ja zaraz odłożę. Tylko przypalę. Nie ma czym regulacji. Więc zacznijmy od tego wszystkiego, od całego zdarzenia. Tylko mi się nie rugaj już. Wszystko co nagrywamy, słuchajcie, to jest fikcja, pamiętajcie. Nie fikcja, tylko dzisiaj prawda cała. Jak mówię, że to jest fikcja, to jest fikcja. Od czego to się wszystko zaczęło? Kto w ogóle na to zgłosił, czy coś, nie? Bo... Nie wiem, kto zgłosił. Ale przyjechali, bo ja napisałem o spotkanie z komendantem w sprawie majora. Ale w jakiej sprawie majora? Nie mogę powiedzieć, w jakiej sprawie. Aha, aha. No dobrze, no nie musisz wszystkiego mówić. No i? I poprosiłem komendanta o spotkanie. I on na piątek, będzie sobota. Wyraził zgodę. On chciał na godzinę 11. I on dobrze robił, skurwys, ten komendant. Nie rugaj się! Bo ja będę jak mógł tego puścić. Puścisz! Dalej ze swojego kibelka i puścisz, i spuścisz. Już ja wiem, gdzie cię się spuszczać. Ty już mnie tego nie ucz. No i co tam dalej było? Co to była za afera w ogóle? I przyjechał komendant, tu cała szara była. O! A ile tych było? O! Chyba 8 czy 9. Poważnie? To więcej niż dla mnie. Tak. Dla mnie było 6. I 2 strażników. O, jeszcze lepiej. I ja już otworzyłem drzwi, bramkę na tym drzwi, czyli tam się. O Jezus, nie odbieraj jak nadgrywamy. Później odbierzesz. Halo? No ja słucham. To mówisz? Nie ma. Boi się.
No i widzicie. Boi się! Widzicie jak? Proszę, żeby nie odbierał, jak nagrywamy, to odbiera. I potem nagranie wychodzi 20 minut. Przyjdź, co ci powiem, bo to nie jest na telefon rozmowa. Nie, bo słuchują telefonie, ja nie chcę mówić. No. Co? Dobra. A jutro giełda staroci będzie, tak? Dobra. Jedna tak, a druga nie. A no, widzę właśnie, ja pierdzielę. No faktycznie, słuchajcie, jest pobita szyba. A autentyko. Nie wiem, nie będzie widać. Tak? Meksykana mam. Jestem, pozdrawiam. Toż właśnie nakręcamy, ale jak będziesz gadał, to nic nie nakręcimy. Tak. Dobra, to na razie. Dobra, właśnie skończ z nim. Na razie. No, trzeba wracać do tematu. I co tam było? No, przyjechała cała świta, tak? Cała świta przyjechała. I? Tu komendant wszędzie chodził. I mam wszędzie robić porządki. Ty, a kogo obchodzi? Co ty gdzie masz? To co, ci prawo zabierają? Tak. Do życia. Prawo zabierają, do życia mnie. Ja nie mam prawo po swoim posercie pochodzić, no. Bo rządzą, że nie tak drzewo położone, nie tak to, nie tym palisz, nie tym strasz. Zaraz będę powiedział, jak się... Sam! Może trzeba w prawo, a może w lewo trzeba stać. No tak. Albo sam prosto, a trzeba stać... W poprzek. W poprzek. Albo do tyłu. A, bo... no. Wiadomo jak? No, ale co, dobra, ale dobra. Dobra, no. Wiemy, że zabrali ci Nero. I jak to się odbyło? Normalnie przyjechałem jeszcze z ochrony zwierząt. Z tego, jak się nazywa... Z Dolistowski. No. Wzięli na taki smycz. Daj mi znał broże. To na gardło sznurek zaczepili jego. I prowadzili tak, on się dusił aż. Mówię, panie, nie tak się psa prowadzi. Za broże bierze się. I prowadzi się psa. A nie narzucił. A policjant, on wie jak prowadzić. A później byłoby na mnie. I już jest na mnie, że koło szyi, kurwa, co się stało. No to pisali. Już, artykuł jest, przypierdolili. Ach, poważnie? Tak. O Jezus Chryste, Panie Boże. Co tu dzieje się, Krzysiu? Tak. No ale dobra. Przypierdolili, że pies ranę ma. Koło na szyi. Na szyi. No. Na szyi. No. Ja mówię, czekaj pan, nie tak się prowadzi. Daj ja panu wyłożę smycz. No, obrożę zwykłą. Obrożę za kółeczko. Tak. Przesadzę się przez... pętelkę, no. Za kółeczko i chodź. Aha, no tak się robi. A powinno być smycz z karabinkiem. No, z zapięciem. Wiesz co karabinkiem? No zapięcie. To nie ten do strzelania. Nie. Tylko karabinczyk do zapięcia. To się nazywa karabinczyk. Prawidłowo. Do sklepu zajdziesz, to pisze karabinczyk. No, ja wiem o co chodzi. Mały, duży, średni, I tak dalej. To go ciągnęli na sznurku? Na jakim sznurku? Taśmie jakieś. Na taśmie? Na taśmie. Aha. A taśma o. O taka. Może metry nie było tej taśmy. On cię dusił. On chcieli jego udusić. A później przypisać dla mnie i przypisali, że oczy ma pozałowione, że jeszcze, że nogę złamaną, że jeszcze tam... A! Ale on, ja już on 2 lat tą nogę miał złamaną, no. Tam wiem, że ty go nie leczyłeś, ale ty go wziąłeś z tą nogą już chyba. Proszę bardzo, ja mam doświadczenie. Jak brałem z tego, mam napisane, że prawa, czy nie powiem, prawa czy lewa noga, złamana. Przednia. Bo ja wiem. A napisali, a że na plecach jest rany.
A jeszcze powypisywali. Tak! Tak! No niesamowite. No i dobra, idźmy dalej. Jak będę, bo ja mam prawo wgląd do dokumentu, bo napisałem, zaglądałem. Wgląd do dokumentu. I oni teraz muszą mnie pokazywać. Wszystkie dokumenty. I ja zaglądałem ksero. No tak. Wszystkich dokumentów. I oni teraz muszą mnie, co ja powiem, robić ksero. No dobrze, ale teraz przejdźmy do tego super, do meritum. Byłeś na dołku. I a teraz ten, trochę ze śmiechem. Tak, jeszcze w tej sali. Numer 5. W tej samej sali byłem, co i ty. Czuł szłapkę. No. Ojejku. Żółwik. No, a skąd ty to... Masz pozdrowienie od policjanta. No, nie wątpię. Ale ja byłem grzeczny, a ty byłeś grzeczny? Nie kurwa, tam sranie, stanie, jebało jak nie wiem. To trzeba było dzwonić na dzwonek. Ja weź co 5 minut kurwa na dzwonek, specjalnie. Chyba, że chciałeś wkurzyć ich. Co? Chyba chciałeś ich wkurzyć. A co? I no. Wkurzyłem. Że nie mogli wytrzymać i dzisiaj wypuścili mnie. No. Na trójkę przyjęli w kajdankach. Byłeś w kajdankach? A ty? Byłem. Byłem. A u ciebie na jedne kajdanki czy dwie? Nie no, tylko na ręce z tyłu. Ale jedne kajdanki zakładali czy łączyli? Łączone. No jak? A to po co niełączone kajdanki nie mają sensu? U mnie łączyli, bo jedne kajdanki na moje łapy nie wchodzą. A, w ten sposób. A to u mnie nie, u mnie jedne. O co mi chodziło? A, nie, u mnie jedne. Jedne, a do tyłu czy do przodu? Do tyłu. Do tyłu. A do ciebie? Do tyłu. Też do tyłu? Ja. Co, fajnie się chodzi jak kaczka, nie? Co? Fajnie się chodzi jak kaczka. A nie go, chuj zapali. Patrz, jak się kolor zmienił teraz po dołku. Ja też się zmieniłem. I to jest prawda. To ludzi zmienia, słuchajcie. Zmienia ludzi cholernie. To ile ty przewalił, przesiedział na dołku? Wczoraj zebrali, a dziś wypuścili. No to tylko 24. No, 24 godziny. O, to ja 45. A czemu 45? Nie mają prawa między czym jak 24. No. Nie, między 48. Nie, nowa ustawa jest. Najwięcej 24 godziny. No to mnie przetrzymali za długo. A to może żona za odszkodowanie. No, bo ja 45 przewaliłem. Ale chyba 48. 5, bo przyjechała po mnie dochodzeniówka. No to nie było. Nie, tak bym przewalił 48. A dzieci nie przewali? Na trójce. Moja kochana trójka. I moja kochana trójka. No, no to widzisz. O, to poznałeś to, co ja, ale tylko ty siedziałeś 24, a 45. Nie więcej. O kurde. A jak to by się podobał cię dołek? Prycia? Bardzo, bardzo wygodna, twarda. Na kręgosłup chyba dobra. A może ci kołdrę dają? A co, nie dali ci? Na noc? No teraz na noc dają, ale w dzień nie. Nie, w dzień nie, tylko na noc. Dzień kurwa niego chuj zapali. Ale się on druga. Będzie. Wszystko co nagrywamy jest fikcją, bo kurde, bo nie, Krzysiek się strasznie ruga się strasznie. Cholernie się ruga. Zobaczcie jak kurde człowieka zmienia. Jeden dołku. Jeden dołek wystarczy. Jeżeli, kurwa śmierć. Wszyscy szykujecie? Dołki napierdolić? Dobra, już się nie rugaj aż tak mocno, bo ja nie będę mógł tego puścić, albo plus 18 zrobię. Przestańcie mnie już kurwa do dołku zawarać. Ja się jest młody jestem. 56 lat. O, widzicie jak życie zmienia człowieka. Jeszcze jedno. Jak bycie życie. Jeszcze jedno. No bo miałem papierosa, odpalałem. Jeszcze jedno. Ludzie się mówili, że tu rzuciłeś się z pięściami do majora? A on do mnie nie? Aha, no czyli okej. Okay. Już i jest wyjaśnione. No. Jak on do mnie, ja się broniłem. Aha. A w obronie swoim miałem prawo. Co będę stać, żeby mnie walnął? No to dobrze, to i tak pójdzie na 18+.
I tak będą mogli to oglądać i tak, ale będzie na 18 plus, żeby wiesz. Młodzież nie będzie widziała. Nie, jak to nie? Wejdzie na ojca strony. Wystarczy. Wejdzie na ojca strony albo matki. Albo wejdzie, albo nie. Wejdzie. Nie myślcie, nasza młodzież i nasi widzowie są bardzo sprytni. Ojciec jak zobaczy wejście na jego stronę, to może ojciec oskarżyć syna. A który ojciec będzie syna oskarżał? A nawet wiesz, kto może oskarżyć? Ja. No. A skąd ty będziesz wiedział, kto to oglądał? Może dojść. No, to trzeba się grubo grzebać. To mówisz, Major znowu pojechał na zawody? Na Houston. Na zawody? Gdzie na Houston? Na zawody. Do Łomży. Do Łomży? Tak, bo mam list. O. Zostawił. Czytam mam, kochani. Krzysztof, nie wiem, czy zdążę. Zadzwoń na poniedziałek. Był samochód do Łomem pojechał. Major. No. To jego pismo, zobaczcie, kochanie. No. No, dość mało czytelne. Niech ludzie rozpoznają jego pismo majora. Zdone. To po bombasku on gada. To? Po bombasku. Zdone. Zadzwoń. Na poniedziałek, o kurczę. Ja mam gdzieś dzwonić na poniedziałek. No, to... A skąd ja mam telefon jego? Kup. No właśnie. Cześć jego matki. Jak ja telefonu nie mam, a on pisze zadzwoń. To on jest zwolnięty, ten facet, major. Ani telefonu mi nie dostają, nic. Numeru. Też ja mam zadzwonić. Dzwonkiem, kurwa? Na dzwonnicy. Aha, do kościoła pójści. No i zadzwoń. Sznurka, ale też już nie ma sznurka. No, już... sznurek zabrali dla psa. Teraz naciskasz na ten włącznik i dzwoni. To chyba pójdę do kościoła, tego co organistego wyrzucę, powiem uciekę, ja muszę dzwonić do majora. No. Niech posłyszy dzwon. Ja dzwonię. O, ciekawe, czy by usłyszył. Dobrze, ty musiałby tam tym sznurkiem ciągać. I sznurkiem się nie ciąga. Kiedyś się ciągało sznurkiem. A teraz co, naciska się na przycisk? A, teraz wszystko na... Na przyciski, organy na przyciski elektryczne. Taki worek do organów, to kiedyś miał w burzonym wisiał ten worek od organów, bo ja zawodem organista jestem. Naprawdę. I ja miałem pod sobą dwóch ludzi silnych, to musiały być naprawdę silne chłopy. I one napadały tak, stawali na poroże i tak. Ten worek musiał, bo jeżeli... No kulać, góra-dół pewnie. Tak. Jeżeli... Powietrze, żeby szło. Tak, bo jeżeli powietrze ni worku nie ma, to organy nie zagrają. No. A teraz organiści na chór łażą, wchodzą, mówię, łażą, wchodzą. Pik, pik, pik. Kiedyś to się wyciągało te, a teraz tylko pik, 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 pik i gra, pik. I gra. Pik i gra. Tak. Teraz wszystko elektrycznie. Jeszcze ty opowiedz z powrotem, opowiedz o tym dołku. Nudziłeś się czy nie? Sam byłeś? W początku byłem z jakimś Marcinem. Marcina zabrali? Oni sam to kurwa, ja myślałem, że zwariuję. Żeby pająki chociaż chodziły, to bez pająkiem by się pogodało, nie? Co? Żeby pająki chociaż chodziły. To choć kurwa kapciem pająki napierdalały. Ale ja i tak tam chodziłem, kurwa, wiesz. No co, po celi chodziłeś? Nie, do kibla. A, do kibla, no to tak. Poszedłem na dzwonek, gdzie? Słucham. Do kibla. A mnie traci, nie chciał nic. Ty, pasek zabierają? Wszystko. No, wszystko zabierają. Gdzie ten sweter zabrali? Wszystko. Kurtkę. A nie, koszulę mnie dali. No to spodnie i koszulę ja też miałem. Ale już rozbieraj się do goła. Tak.
Jajce ci, żeby widzieli. No. I chuja. No, tak było. Tak samo było u mnie. No, także widzicie, widzowie, to i jest prawda. No. A spodnie musiałeś ściągać? Tak, i spodenki. O. A ty? Ja też. No jak się no, tak... tak... W sensie, panie, jak był ten Meksykanin, to czy większa dupa, moja czy jego? Szybaj cię na dupę. Jakby przyłożył mało, to by kurwa, wiesz? No, dużo stało wokół ciebie psów? Jeden. To koło mnie chyba stało aż 6. Jak ty spodnie zdejmowałeś? No w ogóle, jak mnie przyjmowali. To 6 chyba było. A, jak przyjmowali na dołek? No. To koło mnie raz, dwa, 4. No. I jeden ten co za biurkiem? U mnie z biurkiem 4. A, to u mnie z biurkiem to 7. O! Armia! No. Armia! Dokładnie. Koncerna, tak? To ty lepiej kurwa na... Ale wyobraź sobie, że mnie poznali od razu. I mnie poznali. Mój o, to ten Meksykano TV. Ja tylko wchodzę. Mówię, dzień dobry. Ty, a kogo ty przywiozłeś? Kononowicza. Gdzie kurwa Kononowicza prezydenta? Jest to u nas zjebie. Jezu, jajca. Tobie herbaty dawali? No, nie, wodę. Wodę bo ja żygał tam jak kot. Ale nie. W cieblu czy wiaderko miałeś? Wiaderko miałem. Brązowe? Nie wiem czy brązowe. Nie pamiętam już. Czy siły, czy blaszane, jakie tam kurwa? Nie, no plastikowe. Ale jakie? Brązowe, nieduże, no, takie? No, takie normalne, standardowe nasze takie. Ale bez rączki, nie? Z rączką. A mnie bez rączki, kurwa. Dziękujemy za wywiad, to i tak ja będzie 18+, bo już za dużo minut. Dawaj jeszcze.